słowo, jak słowo słyszane tutaj na nabożeństwie przekłada się w życiu. Zobowiązała mnie Iza do tego, żebym dzisiaj powiedział. Pewnie bez tego też bym dzisiaj nie wyszedł. Zauważyłem, że można sobie ubić takie bezpieczne gniazdko, nawet w tak dynamicznym kościele jak Kościół Mocy, i sobie tak płynąć na uwielbieniu, wspierając się tym oczywiście. Dzisiaj postanowiłem złamać to, dać dwa świadectwa, jeśli pozwolicie, jak już się dorwałem. Jedno bardzo bliskie z tego tygodnia, drugie bardzo dalekie, bo prawie półtorej roku temu. Chcę mówić o walce tej duchowej i takiej konkretnej, bo chcę powiedzieć o walce Nataniela na tamtą niedzielę, jako młody zawodnik kickboxingu, miał stoczyć swoją trzecią już walkę. Było to dla niego dużym wyzwaniem, ponieważ dwie pierwsze przegrał i to tak ostatnio przez knockout właściwie dwa razy był liczony. Miał przeciwnika dużo cięższego, wagowo silniejszego, właściwie nie wiadomo skąd, był w ostatniej chwili zmieniony. Miał bardzo trudną walkę, więc sędzia po drugim liczeniu, ponieważ ma 15 lat, przerwał walkę. Więc tutaj była taka duża, duża walka duchowa w ogóle, wewnętrzna, jak do tego podejść, czy w ogóle podejść. A muszę wam powiedzieć, że wcześniej powiedział, że no ma duże serce do tego, że chce walczyć i w ogóle, że chce głosić Jezusa przez swoje walki na ringu. No więc dla mnie to było jakiś taki znak, że jest na dobrej drodze. Tydzień temu, w sobotę, Artur powiedział na modlitwie wstawienniczej takie słowa, że w kodeksie wojennym zawodnik, bojownik izraelski musiał być wolny, żeby być dopuszczony do walki. Wolny, spełniony, zaopatrzony. Więc ja wieczorem podszedłem do Natka, widziałem, że przeżywa dość mocno to wszystko i mówię mu: słuchaj, musisz spojrzeć na swoją motywację. Z jakiej motywacji ty wychodzisz do tej walki? I opowiedziałem właśnie to przesłanie. Czy ty jesteś wolny? Czy ty nie wychodzisz do walki z jakichś deficytów? Czy po prostu tak jak bojownik, on nie wychodził po to, żeby łupy zdobyć, tak? Bo był zaopatrzony. Nie wychodził, żeby swoje imię dobre poprawić, tak? Wychodził dla Pana, bo chciał walczyć, tak? Bo taka była potrzeba. Więc taka krótka rozmowa. A w niedzielę na nabożeństwie, kiedy byliśmy już tutaj na uwielbieniu, Iska powiedziała coś takiego bardzo ciekawego, bo dała świadectwo o trzech takich wizji. Jedna z nich była o tygrysie, który siedzi na gałęzi, tak pięknie skupiony w wodę i później skacze i powie krokodyla. I pokazane jest, że w sumie krokodyl był w swoim terenie, w swoim żywiole. To takie skupienie. Iska oczywiście to skomentowała, że to w Jezusie mamy wszystko i tak dalej. Wystarczy być skupiony, żeby przeciwnik nie miał z nami szans. Więc Natkowi, jakby on chciał, żebym jeszcze raz mu to przetłumaczył, ja mu to jeszcze raz wytłumaczył. I powiem wam tak, wróciliśmy na salę. Przeciwnik jego był w sumie taki, można powiedzieć, był pewny siebie, bo wygrał pierwszą swoją walkę, więc tak ostentacyjnie tam się rozgrzewał, popisywał takimi wysokimi kopnięciami. Natomiast Natuś skupiony w rogu, bardzo mocno w sobie, intensywnie rozgrzewał się i intensywnie skupiał się. Pamiętam, jak przyszedł trener tego przeciwnika i rozmawiał z nim i tamten pokazał na Natka, że z nim walczy. On tak spojrzał i tak lekceważąco machnął ręką: dasz sobie radę. Ja tak na to patrzyłem i mówię: no, żebyście się nie zdziwili. I powiem wam, kiedy wyszedł na ring, był cały czas był tak zdeterminowany tym skupieniem, wpatrzeniem w cel, że sędzia, w sumie tak widziałem, że musiał go trzymać, bo on w niego zaraz nie wjeżdżał, nie uderzał w niego. I kiedy zaczęła się walka, rzeczywiście Natanie cały czas napierał. Można powiedzieć, że zdominował, chociaż może to mocno powiedziane zdominował, ale mnóstwo napierał.
pierwsze w sumie starcie polegało na tym, że tamten chyba chciał te techniki wysokie wyprowadzać, co chwila leżał, Nathaniel skracał dystans, ścinał mu nogi i tamten co chwila leżał na dyskach. Później był zdezorientowany, jak gdyby musiał taktykę swoją zmienić, a Nathaniel cały czas nie odpuszczał. Walka została wygrana oczywiście przez niego. Amen. Drugie świadectwo, które chciałem wam opowiedzieć, to jak przeszedłem do Kościoła Mocy, ile rzeczy się zmieniło w moim życiu, ile się zmienia jeszcze w dalszym ciągu, a jedną z takich zmian, pamiętam jak zacząłem rozmowę z Arturem, osobiste rozmowy i pracę nad sobą i w ogóle nad tym, co w moim życiu zaszło, nad rodziną. Mówiłem mu m.in. o mnie, o rodzinie, o moim dziecku. I pamiętam słowa, a ty mówi, do uwolnienia. I mówi tak, no cóż możemy zrobić? Nakładaj ręce, jesteś ojcem, nakładaj ręce. Nawet jak śpi, jeżeli nie rozumie tego jeszcze, to jak śpi. Ja to zacząłem, no, pamiętam, wiecie co się w mojej głowie działo, mówię, kurczę, byłem księdzem, nakładałem ręce urzędowo oczywiście i tak dalej. A tu prosty gest, mówię, co w mojej głowie siedzi, że ja mam taki problem, żeby taką prostą rzecz wykonywać. I pamiętam, zacząłem to robić, bardzo tak przełamałem to i w nocy, i rzeczywiście kiedy spał, było to, czułem dla mnie też dużym przełomem, mimo tak prostej rzeczy. Nathaniel od przedszkola miał ogromne problemy w szkole. Oceny, jakie otrzymywał, to była jedynka, dwójka, trójka. Jakaś taka presja była na nim w sensie społecznym. Nie umiał nawiązywać relacji. Jakby żył z Bogu. Od przedszkola do drugiej klasy gimnazjum, bo to było koniec drugiej klasy gimnazjum, kiedy rozmawialiśmy o tym z Arturem, kiedy zacząłem to robić. Pierwszy raz pojechał na wakacje na kolonie i pierwszy raz zobaczyłem Nathaniela, kiedy pojechałem go tam odebrać, jak on chodził w tak głębokich emocjach, w tak głębokim przeżyciu, jak on to opowiadał, to wyglądało jak pijany Duch Święty. Ja to tak odebrałem. Moja dusza oczywiście śpiewała i cieszyła się i wszyscy to odbierali oczywiście pozytywnie, ale ja, dla mnie to było coś specjalnego. Widziałem, jak on był głęboko dotknięty pierwszy raz takimi relacjami, głębokimi relacjami, które przeżył z kolegami, w przyjaźniach, w relacjach. Kiedy poszedł do szkoły, kochani, to jest jak gdyby taka ściana, która oddziela te całe lata od przedszkola do drugiej klasy. Zaczyna się nowy rok, wrzesień. Oceny, które na tej dostaje, to jest 4, 5, 6. On wyszedł do mnie i powiedział, że pierwszy raz, że jako jedyny w klasie otrzymuje piątkę z przedmiotu, z którego lepo był klasyfikowany rok wcześniej, to po prostu mnie powaliło. Tak jest do tej pory, poszedł do technikum, jest najlepszym uczniem w klasie. Amen. 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 Amen.